Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku programu Droga do Tokio, gdzie spotykamy się z gwiazdami polskiego sportu. Naszym gościem jest nie byle kto. Multimedalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400 metrów, Małgorzata Kowalik. Cześć Małgosia. Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy na żywo na Facebooku, na YouTubie, także czekamy na wasze pytania. Gosia na pewno chętnie udzieli odpowiedzi. Pierwsze pytanie pozwolę ja zadam, czytamy komentarze na pytania od widzów. Za 8 dni dokładnie początek igrzysk olimpijskich w Tokio. I za prostu pytanie najprostsze, najprostsze dla mnie, nie wiem jak dla ciebie. Jak oceniasz swoją formę, bo chyba ciężko już będzie cokolwiek poprawić do tych igrzysk? Tak naprawdę już nie ma co poprawiać. To, co miałyśmy wytrenować, to już zostało zrobione. Teraz tylko na spokojnie takie szlifowanie i podtrzymywanie formy. Takie skupiamy się na takich technicznych sprawach, żeby i na wyciszeniu się, uspokojeniu, bo wiadomo, że emocji jest coraz więcej. Także tak naprawdę to, co już miało być wytrenowane, to już zostało zrobione. Jasne. Twoja właśnie forma w tym sezonie jest naprawdę fajna. Od początku sezonu biegasz bardzo dobrze, równo przede wszystkim. W polskich tabelach jesteś trzecia. Byłaś trzecia na Mistrzostwach Polski w Poznaniu, ale nie pobiegniesz Tokio indywidualnie. Jesteś zawiedziona tą decyzją trenera? Znam zasady. Nie zrobiłam minimum indywidualnego, więc musiałabym zrobić minimum indywidualne, żeby tak naprawdę mogłabym... Mam tą kwalifikację z rankingu, ale Iga uzyskała minimum, więc ja oczywiście przyjmuję tę decyzję. Ja się skupiam przede wszystkim na sztafecie, tam jest dla nas największa szansa. Będę oczywiście za dziewczyny trzymała kciuki z całych sił podczas biegów indywidualnych. Ja swoją robotę mam wykonać w sztafecie i mam nadzieję, że zrobię to jak najlepiej i pokażę się z jak najlepszej strony. No właśnie, nie pobiegniesz może indywidualnie, ale i tak czeka was sporo biegania, bo oprócz sztafety kobiet też jest sztafeta mieszana, w której możesz wziąć udział, czyli miejmy nadzieję dwa finały nas czekają z twoim udziałem. Duże wyzwanie dla ciebie, zwłaszcza jeśli chodzi o klimat, jaki panuje w Tokio, to tego dużo biegania, dużo biegów, bo lekko chyba nie będzie ze względu na klimat na pewno. Na pewno lekko nie będzie, ale ja szczerze mówiąc cieszę się, że to jest w takim miejscu, bo nie wszyscy potrafią poradzić sobie z takimi warunkami, a ja jakoś mam bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o bieganie w takich warunkach. Startowałyśmy w Pekinie i tam pobiegłam bardzo dobrze. Startowałam dwa razy na uniwersjadzie i wracałam ze świetnymi wynikami, z medalami, więc ja sobie radzę w takich warunkach bardzo dobrze i to mnie cieszy, że inni może będą radzić sobie troszkę gorzej. No i dziewczyny ze sztafety też, no jesteśmy przygotowane do trenowania i startowania w takich warunkach, więc myślę, że naprawdę będzie bardzo dobrze. No widzisz, jesteś kolejną osobą ze sztafety, która mi to mówi, bo już to dokładnie, tak samo powiedziała, że ona bardzo lubi w takim upale startować, więc to nasze szanse, no mam nadzieję, że to zwiększy. Z drugiej strony właśnie mówi, że nie biegniesz indywidualnie, biegniesz w sztafecie, jesteś taką opoką tej sztafety, nie bójmy się tego słowa, bo trener nawet Matusiński powiedział publicznie, że bez ciebie te igrzyska nie byłyby takie same, gdyby cokolwiek się stało odpukać, jakby ciebie tam miało nie być. Jak ty podchodzisz do tego? No bardzo miło mi słyszeć od trenera takie słowa. Tak naprawdę biegam w tej sztafecie od 2013 roku i od 2013 roku nie opuściłam żadnej kadrowej sztafety, więc myślę, że doświadczenie zebrałam naprawdę bardzo dużo i cieszę się, że cały czas jestem w tej żelaznej czwórce, która biega na tych najważniejszych imprezach. No i mam nadzieję, znaczy wszystko pokazuje na to, że będę w bardzo dobrych dyspozycjach, bo treningowo wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Trener jest bardzo zadowolony z wyników, które osiągam. Także mam nadzieję, że w Tokio to będzie taka wisienka na torcie tych wszystkich sztafet. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Oby tak było. W tym sezonie miałyście trochę problemów ze zdrowiem. Ty chyba jako jedyna, można powiedzieć, z tego stałego składu nie miałaś za bardzo tych problemów, ale Justyna... A, były, czyli jednak były, tak? Możesz coś powiedzieć o ten temat?
No, nie powiem, że byłam zdrowa, ponieważ cały czas, już teraz jest troszkę lepiej, ale od sezonu halowego miałam spory problem ze ścięgnem Achillesa, więc te treningi w marcu, kwietniu nie by wyglądały tak, jakbym sobie tego życzyła niestety. Na World Relays było mi bardzo ciężko biegać, ale postawiłam sobie za punkt honoru, że no, reszty dziewczyn, tych starszych nie ma, są młode dziewczyny, no to ktoś musi je wspierać, musi być taka matka, która się nimi zaopiekuje, więc po prostu zdecydowałam się, że tam wystartuję. Na szczęście z pomocą fizjoterapeutów ten ból jest coraz mniejszy, już daję radę z tym normalnie biegać. Po prostu przyzwyczaiłam się do tego bólu i to jest taki partner w tym sezonie. Jasne. Właśnie chciałem o to później zapytać, ale sama zaczęłaś temat. Tak, jesteś mamą dla tych młodszych zawodniczek, dla Korneli czy Natalii Kaczmarek. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? To jest tak bardziej trochę dla śmiechu, czy naprawdę jest taka odpowiedzialność, czujesz sobie taką odpowiedzialność, że one na ciebie patrzą trochę tak jak taki autorytet, wtedy jak nie było czy Justyny, czy Igi, czy Patrycji, czy Ani Kiełbasińskiej i ty byłaś tą zawodniczką, którą najstarszą i najbardziej doświadczoną wśród nich? No czuję się... Nie wiem, no ja po prostu też mam taki charakter troszkę opiekuńczy, zawsze taka byłam, więc staram się mieć je pod swoimi skrzydłami, kiedy trzeba to pochwalić, kiedy trzeba to troszkę przytemperować, więc... No i oczywiście ja wprowadzam też dużo śmiechu i też dziewczyny są czasem tak bardzo zmotywowane, żeby... cały czas ciężko trenować, nam dorównywać treningowo. No, mówię tutaj na przykład o Korneli, która jest naprawdę bardzo młodą zawodniczką, ale bardzo pracowitą i utalentowaną. No ale ja też im pokazuję, że praca to jedno, ale jeśli jest dobra atmosfera w pracy, czyli no, u nas na treningu, to też się trenuje zupełnie inaczej. No i troszkę zabawy muszę wprowadzić, żeby nie było za nudno. No zwłaszcza to chyba w Tokio też może być potrzebne, bo będziecie trochę te restrykcje, wiesz o czym mówię, będziecie, restrykcje są bardzo duże, nie tylko dla dziennikarzy, dla sportowców, jeszcze chyba większe i tak naprawdę no nie będzie za bardzo czasu, możliwości zwiedzania czegokolwiek, wychodzenia poza wioskę olimpijską, tylko stadion, hotel, pokój, stołówka może jeszcze. I jak to przetrwać, właśnie te poczucie humoru, te rozluźnienie atmosfery wtedy będzie decydujące twoim zdaniem? Moim zdaniem tak, moim zdaniem tutaj atmosfera, która jest w drużynie, to będzie musiała, będzie po prostu najważniejsza, bo właśnie nie będzie można, nie będzie praktycznie kontaktu z ludźmi z innego otoczenia, także będziemy cały czas w swoim gronie. Wiadomo, że te emocje będą naprawdę ogromne, no bo jedziemy tam na najważniejszą sportową imprezę, czekałyśmy na te zawody parę lat, więc każdy będzie chciał pokazać z jak najlepszej strony i będzie nas na pewno dużo nerwów, więc trzeba będzie wymyślić coś, co rozładuje atmosferę, dlatego najważniejsze to musi być głośnik, będzie muzyka, będą tańce, żeby troszkę się wyluzować, się odpocząć, pośmiać, jakieś żarty porobić. Planujemy nagrać parę TikToków, żeby nie było za nudno. No, trzeba będzie po prostu sobie jakoś radzić, żeby nie skupiać się i nie myśleć non-stop o tym starcie. Żeby, tak jak to mówi się w naszym slangu, nie spalić się przed startem, tylko żeby po prostu się troszkę wyluzować, odpocząć, wyspać i taki jest plan, co będziemy robić przez te najbliższe 2 tygodnie w Japonii. Mm-hmm. A jakiej muzyki słuchają polskie skinterki? Muszę powiedzieć, że każdego rodzaju słuchamy po troszku. I no, takiej radiowej, i hip-hopu trochę, i disco polo. I to zależy od tego, jaki kto ma dzień. Czasem takie spokojniejsze, wolniejsze, a czasem jakiś trening taki ciężki, no to taka szybsza muzyka, taka bardziej energetyczna. Także no, u nas jest przekrój muzyczny, jest naprawdę ogromny. Dlatego też nie ma nudy, bo każda dziewczyna słucha innej muzyki, więc każda, jak podłącza się do głośnika, to uczymy się czegoś nowego, słuchamy czegoś nowego, więc przecież jest doświadczenie w innych stylach muzycznych. Rozumiem. Zastanawiam się, czy nie ma tam awantury, kto włączy daną piosenkę i nie ma śmiechu. Wyłącz to, co ty tam puściłaś? Ja już nie mogę tego słuchać. To się czasem zdarza.
Rozumiem. A ty masz tylko taką, na przykład na rozgrzewce, pod stadionem, nie ze sobą słuchawki może i muzyki jakieś słuchać? Jako, nie, Iga Świątek tenisie ma tak. Ma swoje ulubione kawałki i słucha tuż przed swoim meczem na przykład. My akurat, jeśli chodzi o rozgrzewkę, to na rozgrzewce przed startami nie słuchamy muzyki, tylko raczej rozmawiamy ze sobą, więc my się rozgrzewamy zazwyczaj w grupie, więc bardziej rozmową to robimy, ponieważ na stadionie czasem jest tak, że jest tak dużo ludzi, że jak ktoś założy te słuchawki, no to potem ciężko się dogadać, żeby nikt nikomu nie wszedł na tor, więc nas jest troszkę więcej na tym stadionie niż w tenisie. Chociaż część osób oczywiście słucha muzyki. My zazwyczaj słuchamy muzyki przed wyjściem. Jakieś szykowanie, ubieranie, malowanie, to jest nasz taki czas takiego relaksu. No ja zazwyczaj jestem w pokoju ze Synem Świętym, więc wtedy jest włączenie muzyki i słuchanie, wylozowywanie się, śpiewanie i to jest taki moment na muzykę. Jasne. Gosia, otwarcie mówisz, że swój zawód jednocześnie kochasz i nienawidzisz. I nie liczyłabyś, ile razy już kończyłaś karierę. Słuchaj, jak to wypośrodkować wszystko, żeby nie zwariować i dalej utrzymywać taki psychiczny komfort, który jest bardzo potrzebny, wręcz niezbędny? Ile razy kończyłam karierę? To jest dobre pytanie, ale myślę, że tak dużo, że już 10 lat temu nie powinnam trenować co najmniej. Jak to wypośrodkować, sama nie wiem, ale myślę właśnie, że są takie momenty, które dają ogromną ilość szczęścia i motywacji i mówię, no jak właśnie to byłyśmy medal w Doha, no to jest taki moment, że teraz już będę trenować naprawdę tyle lat, po czym mijają 3 miesiące, przychodzę na siłownię i siłownia to jest akurat trening, którego najbardziej nie lubię. Nie, no po co mi to, po prostu tragedia i wtedy zaczynam się załamywać i mówię, nie, to nie nadaje się po prostu do tego. Potem są kontuzje, więc też są takie trudniejsze momenty, ale tutaj właśnie taka motywacja innych dziewczyn, właśnie ta atmosfera robi to, że ciężko tak naprawdę z tym skończyć, to jest nasze całe życie i mimo, że ja sobie mówię zawsze, że kończę trenowanie i nie będę więcej trenowała, właśnie więc jak się śmieję, że przyjeżdżam na obóz, a trener do mnie mówi, a ty znowu tu jesteś, przecież ty już skończyłaś trenowanie, a dzień dobry, jednak przyjechałam sobie, to po prostu ja muszę sobie swoje pogadać, ale pracę wykonam taką, jaką trzeba, więc ja po prostu chyba lubię sobie czasem ponarzekać. Rozumiem, chyba jak każdy. Nic dziwnego. Chciałem tylko odejść od sportu na sekundę, bo tak, sport to twój zawód oczywiście, ale też jest tym wszystkim polityka, co jest dość niecodzienne dla sportowca aktywnego, bo byłaś radną miasta Koszalin. I powiedz mi, skąd to ci się wzięło? Ty się interesowałaś polityką, może nie wiem, od czasów szkolnych, czy może ktoś miał na to wpływ i cię zaangażował w politykę? No nie mogę powiedzieć, że sama jakby podjęłam tą decyzję, no polityką zajmuje się mój mąż, więc mąż po prostu wprowadził mnie w ten świat. Byłam przez jedną kadencję radną Rady Miasta, bardzo dużo się nauczyłam, to było naprawdę świetne doświadczenie. No uważam, że nie poznałabym inaczej tych wszystkich zagadnień związanych z miastem, gdybym tą radną nie była. Natomiast połączenie tego ze sportem było naprawdę bardzo, bardzo trudne, tym bardziej ze sportem i tyloma wyjazdami, więc odłożyłam to na bok. Mąż zajmuje się polityką, ja się zajmuję sportem i każdy żyje w swoim świecie. Oczywiście się wspieramy, ale jednak doszliśmy do wniosku, że jedna osoba w polityce, w rodzinie zupełnie się wystarczy. I to może i dobrze, tak, że jesteście jakby, może można powiedzieć, z jednej strony, tak, że nie ma kłótni o politykę w domu, bo to już by było za dużo. Nie ma problemu akurat. To chyba było za dużo. A myślałaś kiedykolwiek o powrocie, o może polityka po zakończeniu kariery? Coś takiego ci po głowie chodziło kiedykolwiek, czy niekoniecznie? Szczerze mówiąc, kompletnie jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Na razie skupiam się na tym, co robię, czyli na sporcie. Nie mówię nie mówię tak, chociaż chwilowo uważam, że no mój mąż tym żyje i on się tym zajmuje, więc tak jak powiedziałam, jedna osoba w rodzinie, w polityce wystarczy, ale na chwilę obecną no raczej wydaje mi się, że nie chciałabym do tego wrócić. Nie twierdzę, że to było coś takiego bardzo złego, ale nie do końca się po prostu w tym odnajduję, jednak sport to jest moje życie i bardziej myślę, że przyszłościowo myślę o tym, żeby robić coś związanego ze sportem niż z polityką.
Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do Tokio, które przed nami, bo już są w Tokio polscy sportowcy, już wrzucają filmiki, zdjęcia, komentują te warunki, jakie tam zastali i te restrykcje i jest trochę nerwów. Nie wiem, czy widziałaś, jak te stołówki wyglądają, te pleksi wszędzie. Nawet w pokojach mówi się, że macie nosić maseczki, nie wiem, czy to prawda. Mam nadzieję, że nie. I żeby nie ma, właśnie to, o czym mówiłem, zero wyjścia poza wioskę. Powiedz mi, czy twoim zdaniem to może wpłynąć jakkolwiek na wyniki sportowców, nie tylko wasze, ale też chodzi o zagranicznych sportowców, na wyniki w ogóle ogólnie, myśląc szerzej. Jeśli chodzi o wpływ na wynik, to myślę, że raczej nie. Każdy tam przyjechał, no, swoją pracę już wykonał i przyjechał wytrenowany i jadąc tam zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będą jakieś super wakacje, tylko mamy wykonać swoją pracę i musimy zaakceptować te warunki, jakie Japończycy narzucili nam, więc startowaliśmy już wszyscy w zeszłym roku, kiedy te restrykcje były też bardzo duże, trzeba było chodzić wszędzie w maseczkach. No, dla przykładu nawet w tym roku były halowe Mistrzostwa Europy, kiedy zaraz po biegu ledwo dobiegłyśmy i od razu zakładali nam maseczki, to naprawdę, i to jeszcze na hali, więc oddychało naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No bo wiadomo, po biegu człowiek musi się chwilę chociaż dotlenić i złapać tego powietrza, od razu tutaj maseczka była, więc to nie było przyjemne i nawet, bym powiedziała, bardzo niefajne. Ale musieliśmy to po prostu zaakceptować, że takie są zasady i tyle, więc tutaj ja w ogóle się nie skupiam na tym, nie nakręcam się, bo trzeba po prostu się dostosować do tych zasad, swoje robić, a narzekanie. Każdy na wakacjach pojedzie, to sobie będzie odpoczywał. Teraz robota na pierwszym miejscu. Taka zasada. I no, jeśli chodzi o noszenie maseczek w pokojach, to trochę przesada. Tym bardziej, że będziemy ze sobą mieszkały cały czas. No, nie ma szans, żeby po prostu nosić cały czas maseczkę. Przecież to po prostu jest niemożliwe. Tym bardziej, będąc na treningu, tą maseczkę będziemy ściągać. No i też będziemy w tych samych grupach, bo jednak przecież będziemy trenować razem z dziewczynami. No więc tutaj akurat bym potraktowała to z przymrużeniem oka. No ale wiadomo, na stołówkach czy innych takich miejscach, gdzie będą większe grupy, no to tą maseczkę trzeba będzie nosić. Ze względów bezpieczeństwa nawet naszego, bo nie daj Boże, gdyby którejś dziewczynie, którejś osobie w ogóle z drużyny wyszedł test pozytywny, no to byłby naprawdę ogromny problem, więc lepiej dmuchać na zimne i założyć tą maseczkę. Jasne. Słuchaj, ty często, jeśli chodzi o twoją rolę w sztafecie, nie tylko o tym, co mówisz, że raz, że świetnie biegasz, dwa, że świetna atmosfera, ty biegasz raz na pierwszej zmianie, raz na trzeciej, też kiedy pamiętam, na drugiej zmianie biegałaś, a zdarzyło ci się też na ostatniej. Powiedz mi, w której roli czujesz się najlepiej? Szczerze powiedziawszy, ta pierwsza i trzecia zmiana to są takie miejsca, gdzie czuję się najlepiej, ale oczywiście tam, gdzie ustawi mnie trener, to oczywiście podejmuję rękawice i walczę na każdej zmianie i daję z siebie wszystko, ale teraz biegamy tej trzeciej zmianie i tam czułam się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc jeśli trener by tam mnie ustawił, to by było takie dla mnie idealne miejsce, ale oczywiście każdą inną zmianę też biorę w ciemno. No może poza ostatnim, bo tam są takie wielkie emocje, że wiadomo, no, biegałam to, więc wiem, jak to wygląda i syna się zawsze ze mnie śmieje, że chcę, żeby trener mi powiedział, że biegam ostatnią zmianę, bo chcę widzieć moją reakcję, bo ja zawsze zaczynam przeżywać, brzuch mnie zaczyna boleć ze strachu. Nie, i zaczynam, mówię, Boże, i zawsze jak syna mówi, trener opowiada, kto biegnie którą zmianę i że jest syna czwartą, mówię, Boże, jakie ci współczuję, ja tam nie da rady. I zawsze takie moje gadanie, więc syna się zawsze ze mnie śmieje, żeby trener chociaż mi żart zrobił i powiedział, że biegnie na czwartej zmianie. Ale pamiętam, jak biegłaś na czwartej zmianie na dużej imprezie, to dałaś radę. Nie pamiętam tam dokładnie, gdzie to było? Nie, biegłam na pewno na hali, biegałam czwartą zmianę, na drużynówce biegałam chyba w Lille. No ja mam przez tyle sztafet, to człowiek już zebrał trochę doświadczenia na różnych zmianach, więc no mam jakieś tam parę, chyba w Sopocie, w halowych mistrzostwach świata też biegałam czwartą zmianę, więc tam parę razy to się zdarzyło, ale jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli trzeba, to oczywiście podejmuję rękawice, ale jeśli mam prawo wyboru, to tej czwarty bym nie wybierała.
Jasne. Gosia, chciałem też zapytać Ciebie, nie chcę, trochę się boję, ale muszę zapytać. Ile prawdy jest w tym, że jeśli w Tokio będzie medal, no to Wy będziecie chciały powoli chyba zakończyć swoje kariery? Mówię o tej Waszej, o tej grupie najbardziej doświadczonych zawodniczek, między innymi o Tobie, i skupić się na rodzinie. Ile w tym jest prawdy? Prawdy jest sporo, bo na pewno na 100% to są moje ostatnie igrzyska, to mogę powiedzieć na 100%. Natomiast to nie będzie tak, że igrzyska się zakończą, tak jak powiedział Piotr Małochowski czy Kamila Litwinko, że po igrzyskach po prostu kończą trenowanie. No ja jeszcze tak aż rygorystycznie do tego nie podchodzę, daję sobie jeszcze taki ten przyszły sezon taki testowy, ale już nie będzie, no wiadomo, będę trenowała oczywiście tego przyszłego sezonu, będę się przygotowywała jak najlepiej, ale już z taką myślą, że będę się powoli wyciszać i będę chciała zakładać rodzinę. No młodsza już nie będę. No to jeszcze trzech dych jeszcze nie masz, spokojnie. Jeszcze nie mam. No ale właśnie daję sobie na ten rok, troszkę tego przyszłego roku. No i akurat będzie to 30, więc już powoli trzeba będzie się zastanowić nad czymś innym. Zostawić pole młodszym koleżankom, bo jest młodsze, bardzo dobre, ale właśnie mówię do młodych, że spokojnie, że my wam zostawimy pole, ale na igrzyskach teraz to jest jeszcze nasz czas. Jasne. Ale na przykład zdarzają się historie, jak dajmy na to Marika Popowicz, która urodziła tak dziecko i wróciła i też nawet nieźle idzie, jest w składzie na igrzyska, więc można wrócić. No tak, no i Marika i Kamila Liświnko wróciła, więc są mamusie wśród naszej reprezentacji, za co je naprawdę ogromnie podziwiam, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca, żeby wykonać trening i po czym opiekować się dzieckiem, to jest naprawdę bardzo wymagające i no ja na chwilę obecną sobie czegoś takiego nie wyobrażam, dlatego bardzo dziewczyny podziwiam, ale jak to mówię, nigdy nie mów nigdy. Jasne. Gosia, czego Tobie życzyć na igrzyskach przede wszystkim? Przede wszystkim zdrowia i trochę szczęścia, bo w sporcie jest tak, że można naprawdę być świetnie przygotowanym, ale jeśli zabraknie troszkę szczęścia, no to nie, może się nie poukładać to po naszej myśli, więc zdrowie to jest oczywiście podstawa, żeby żadnej dziewczynie z naszej reprezentacji, dziewczynie może inaczej, żeby żadnemu reprezentantowi i oczywiście no, naszym 400-metrówkom, żeby wszyscy byli zdrowi, bo to jest najważniejsze, no i właśnie troszkę szczęścia też by się przydało. A jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało. Czy wy śledzicie na bieżąco listy światowe i wiecie przed najważniejszą imprezą, kto będzie mocny? O, tutaj ta jest mocna, to Jamajka kolejna, tu Brytyjki mocne. Macie tak, czy sobie wspólną głowę zostawiacie? Ja akurat nie jestem typem statystyka, więc ja kompletnie tego nie śledzę. Natomiast w naszej drużynie jest taka osoba i to jest Natalia Kaczmarek, która to jest nasz statystyk, więc jeśli potrzebujemy jakiejś informacji, to zawsze Natalia i Natalia wszystko wie, Natalia zawsze nam podpowiada. To tak między nami, jeśli chodzi o dziewczyny, a tutaj to jest praca przede wszystkim trenerów i trenerzy skupiają się na tym, żeby jak to mówi nasz trener, bo i trener Matusiński ze współpracy z trenerem Różejem, rozgryzają inne sztafety, jak to zawsze mówią, i sprawdzają składy, kto ile pobiegł, kiedy, bo czasem jest tak, że te wyniki są z kwietnia, a już nie są adekwatne, na przykład w lipcu. Także to jest zawsze taka bardzo ważna informacja przed biegiem, czego można się spodziewać, żeby podczas biegu, żebyśmy nie były zaskoczone, czy to jest bardziej typ sprinterski, czy wytrzymałościowy, i zawsze dlatego jesteśmy bardzo dobrze przygotowane taktycznie, wiemy, czego się spodziewać i jak można biegać, żeby jak najwięcej ugrać. Dlatego no, tutaj jest współpraca no, na każdej płaszczyźnie, więc jesteśmy przygotowane i psychicznie, taktycznie i fizycznie. Żeby w Tokio było przygotowanie, jak na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo, było bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Nie dziękuję, żeby nie zapraszyć. Jasne. Do widzenia.